przed nami kilka dni ze spokojniejszą, słoneczną pogodą, potem znów powrócą upały. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Jutro Polska pozostanie w zasięgu wyżu o nazwie Dana znad Wysp Brytyjskich i chłodnych mas powietrza polarnomorskiego. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 21 do 23 stopni. Nieco cieplej będzie na wschodzie kraju, na odcinku od Warszawy po Lublin do 24 stopni. A teraz już Dolny Śląsk. Noc w naszym regionie zapowiada się pogodnie, z większymi przejaśnieniami i chłodniej, od 9 do 12 stopni. Poranek w całym regionie pełen słońca. Po południu nadal bardzo pogodnie i słonecznie, z dodatkiem niegroźnych chmur. Ciepło od 20 stopni w Jeleniej Górze do 22 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe wyniesie 1009 hektopaskali, wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany, a biometr i warunki na drogach dobre. Do końca tygodnia będzie jeszcze przyjemnie ciepło z pełnym komfortem termicznym. Od soboty powrót upału, ale jak mówią synoptycy, tylko na chwilę. Końcówka lipca i początek sierpnia to znów bardziej wyważona i umiarkowana temperatura. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy. Do zobaczenia.